Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już 10. odcinku naszego quizu. Dzisiaj są ze mną dwaj nowi goście, ponieważ jak wiecie, w poprzednim odcinku Tomek po raz trzeci zwyciężył, zatem oddelegowany do Galerii Sław nie dostał zaproszenia do kolejnego odcinka. Natomiast są tu ze mną Gandalf i Barolek, czyli prowadzący planszówki online na YouTubie. Panowie, ja wiem, że od 3 lat prowadzicie ten kanał, jak ostatnio widać, z bardzo dobrym skutkiem. Jak to się stało, że zaczęliście i czy podejmujecie jeszcze jakieś inne inicjatywy w tym naszym świecie, czy to jest wasze główne źródło kontaktu z tym światem? To jest potrzeba matką wynalazku. Ostatnio mieliśmy live'a naszego pierwszego, którego zrealizowaliśmy. Tam opowiadaliśmy troszkę o historii powstania. Pokrótce napisałem projekt, gdzie dostaliśmy dofinansowanie na zrealizowanie takiego 2-dniowego wydarzenia z planszówkami, planszówki nad morzem. To miała być już 4. czy 5. edycja, natomiast przyszła pandemia, nie można było nic robić, więc stwierdziłem, że nie szkoda dawać pieniądze, nagrajmy jakiś materiał wideo. I takich kilka nagraliśmy w to miejsce i tak się przyzwyczailiśmy, że nagrywamy do dzisiaj. Więc taka skrócona historia. Natomiast tak jak wspominałem, ja się zajmowałem też organizacją takiego 2-dniowego eventu. Prowadzimy wspólnie klub gier planszowych, który 6 lat temu zakładałem. Ja sam projektuję też gry, jednocześnie już mam kilka wydanych, więc cały siedzę w tej branży, powiedzmy, ale cały czas hobbystycznie. Tak jest, ja się podpisuję, no i oczywiście gramy, dużo gramy. No widzisz, ja nawet nie wiedziałem, że jesteś autorem, więc to mnie zaskoczyłeś. W takim razie sugeruję dodatkowe punkty honoru za wymienienie własnej gry, która będzie pasować do jakiejś odpowiedzi w naszym quizie. Nie, no dużo tych gier nie było. Na razie 2 i 3 zapowiedzi, więc jakby spokojnie, to nie jest jakiś tam Adam Kwapiński czy Ignacy Trzewicz. Jasne. To może powiedz, jakie te tytuły są. Call of Madness, które wydało Czacha Games, i Bedevil Carnival. To się ukazało tylko w języku angielskim, wydane przez Ludo Ninja. Co, i teraz Smart Flamingo zapowiedziało O Crab. To jest taka gra o krabach uciekających do morza ze smażalni. No, bardzo fajnie. To pierwsze dwie kojarzę, choć nie grałem. Tak więc myślę, że możemy przechodzić do głównego rozdziału naszego dzisiejszego spotkania, czyli nazwijmy to zmierzenia wiedzy naszych uczestników. Oczywiście w cudzysłowie. No to rozpoczynamy klasycznie od naszej stałej pierwszej kategorii, czyli kółko i krzyżyk. No i zasady w kółko i krzyżyk prawie że nie zmieniają się względem poprzedniej wersji. Tam wycięliśmy tylko to środkowe pole, które było dość zawiłe, więc jest po prostu prościej. A ogólne zasady są takie, że po prostu w każde to pole trzeba wpasować grę, która odpowiada cechom w podanym w kolumnie i wierszu. No i układamy w ten sposób 3x lub 3 kółka w rzędzie i one dają punkt. Tak więc rozpoczynamy, ponieważ zazwyczaj jest tak, że nowy uczestnik jako pierwszy ma okazję rozpocząć. Gadać jest starczy, niech zaczyna. Ponieważ nie ma takiej możliwości, no to ja już pójdę za twoją sugestią i okej, Gandalf, proszę bardzo. Musisz powiedzieć, w które pole strzelasz i jaka jest odpowiedź. Za odpowiedź poprawną oczywiście ja tę grę wpisuję, a za niepoprawną to przeciwnik przejmuje pałeczkę. Okej, to zaczynamy od czas gry 180 minut lub więcej, Cosmos Twilight Imperium. Oczywiście jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. No dobra, to Barolek, twoja kolej. No to jak idziemy już w te długie gry, które są naszymi ulubionymi w sumie, zgadzam, bo my tylko w takie gramy, no to czas gry jest to 80 minut lub więcej, cywilizacyjna i niech to będzie cywilizacja poprzez wieki, bo mi się przez chwilę pomyliła z tym trzewiczkowym tytułem. Ja tam na szybko sprawdzę, oczywiście z realnym czasem, którym się jak najbardziej zgodził, ale co na to oficjalny czas pudełkowy, tak jest do 240, więc oczywiście... Z tłumaczenia do 350. Dobra, jest pierwsze zgadnięte, to już dobrze, już jest luz. Wydana w Polsce w 2023 roku, cywilizacyjna, Mozaik, historia cywilizacji. Oczywiście. Dobra. Będziemy się tak przechować. Żachmatę. Jak najbardziej, wszystko wskazane. No to ja sobie strzelę w wydaną w Polsce w 2023 roku Kosmos i to będzie Beyond the Sun. Kosmos, Beyond the Sun, oczywiście. I proszę bardzo, Gandalf, twojego.
To stop na show mnie zastanawia, co to może być. Ciekawa kategoria. Dobrze, to ja może strzelę. Top Stop na show i Czech Games Edition, Zaginiona Wyspa Arnak. Oczywiście, Arnak to jest nawet w top 10, tam chyba jest trzeci, czwarty albo piąty, więc bardzo dobry strzał. I proszę bardzo, Baralek. Top Stop Lancheo, muszę też zrobić jakąś linię. Więc ja sobie strzelę w Top Stop Lancheo, polski autor i tu będzie oczywiście Nemesis, bo nie wierzę, żeby nie był. Ja też nie wierzę, żeby nie był, pewnie jest nawet w top 10. Tak, Nemesis jest ósme. Więc oczywiście, a w ogóle tutaj była już wcześniej zdobyta linia przez Gandalfa, teraz Barolek, no szybko poszło, pierwsze trzy strzały i już 1-1. Fantazy, jak szeroko rozumiemy fantazy w ogóle? Tak, że musi gra być atakowana fantazy na planszeo. Atakowana musi być. Jeśli na planszeo nie będzie ataku fantazy, to jeszcze BGG jest kołem ratunkowym. Jeśli nie ma ani tu, to wtedy nie zaliczamy. Dobra, ja spróbuję Fantasy i Czech Games Edition Deal with the Devil. Nie wiem, czy jest tam tak fantazy, ale spróbuję. A myślę, że tak, jest tak fantazy. Barolek. Muszę cię tutaj blokować. I z tego, co pamiętam, to Czech Games Edition i Kosmos, tylko nie pamiętam polskiej nazwy, ale angielska się chyba nazywała Starship Captain albo Captains. Angielskie nazwy też zliczam jak najbardziej. I tak, bardzo dobrze. Starship Captains, ja też nie pamiętam polskiej nazwy, ale ją oczywiście zaraz podam. Polska nazwa to Gwiezdna Flota. A, no właśnie. Dobra. Przydało się trafić wydana w Polsce, nie? W tym roku i fantazję jakąś grę. No, jedna już tutaj stoi, bo Pakt z Diabłem był wydany w tym roku. Tak, możemy się poblokować, może. Polski autor i Kosmos i Nemesis też już poszedł jakby. Boże, jakie zaćmienie, ty. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Dobra. Wydana w Polsce 2023, Fantazy to jest Descent, ten nowe, no ta druga, znaczy ta już trzecia w sumie edycja. I to jest ta akt drugi jest wydany. Legendy Mroku się nazywa, akt drugi. Troszkę inaczej się nazywa, ale ja bym zaliczył. Bo to nie jest dodatek, to jest osobna gra z tego, co chyba kojarzę, nie? Ja sprawdzam. Dodatki wyłączamy. Jeśli masz na myśli Wojnę Zdrajcy, to ona jest dodatkiem. Muszę nie zaliczyć, także kolejka przechodzi na Barolka. Ja też zaryzykuję i tutaj zblokuję Gandalfa, przynajmniej spróbuję. Strzelę w Fantazy i wydana w Polsce w 2023 roku i powiem Mityczny Wiatr. Nie wiem, na ile ona jest fantazy, ale strzelę. Są tam jakieś duszki? Sprawdzam, tak, oczywiście została wydana. Teraz jest fantazy i jak najbardziej Mityczny Wiatr wchodzi. Większą frajdę mam z blokowania ciebie niż po prostu zrobienia nie. Najbardziej strategiczna gra w kółko i krzyżyk, jaką do tej pory widziałem. No dobrze, to ja spróbuję czas gry 180 minut lub więcej. Fantazy to będzie Mage Knight. No, to oczywiście. Teraz ja się muszę zastanowić. Okej, to nie będzie na punkty, to będzie po prostu, żeby nie zamulać. Top 100 Plancheo, wydana w Polsce w 2023 roku, obstawiam Brzdęk Katakumby. Tak, oczywiście Brzdęk Katakumby szturmem zdobywa w ogóle ranking Plancheo. A my jeszcze nie graliśmy, Gandalf. Znaczy ja nie grałem, ty chyba też nie. Nie, Katakumby nie graliśmy jeszcze. Skoro mówimy o rankingu, to ja zaraz wam powiem, że Katakumby są na piątym miejscu w rankingu, a zostały wydane niecałe 4 miesiące temu. Mhm. Więc to jest w ogóle jakiś ewenement, że można tak szybko w tym rankingu pójść do góry. Dobrze, ja sobie pójdę dalej. Polski autor i Kosmos, Nemesis Lockdown. Czemu nie? No to teraz już zostało trudne. No i pytanie, czy Barolek, czy dasz radę zblokować? Albo się zakończy 1-1, albo będzie 2-1. A dobra, no przecież. Polski autor, gra cywilizacyjna, oczywiście Adam Kwapiński i teraz, żebyś sobie tytuł przypomniał, Ages, ale jakie Ages? Dark Ages. Dark Ages, o, dziękuję ci. Śmiałem do końca języka. Tak. Oczywiście, mamy tutaj tak cywilizacyjny, więc jest zaliczone. No to w zasadzie skończyliśmy jednego, ale możemy jeszcze wypełnić te puste pola, jeśli dacie radę. Czasem się zdarza. Wiem, polski autor fantazji to będą Herosi Adama Kwiatkowskiego. Jak najbardziej.
Czyli stop plansza. Mi się wydaje, że z CGE z cywilizacyjnej, oprócz cywilizacji poprzez wieki, nie znajdę drugiego tytułu, więc strzelę w top stop plansza i czas gry powyżej 180 minut. Nie wiem, strzelę w Robinsona może? Robinson jest do 2 godzin. Okay. Na top 100 się załapał, bo jest 93, ale czasu gry nie spełnił. Ja chyba nie myślę. No, więc to chyba już mogę powiedzieć te pozostałe dwie to Tolkien, a ta druga to 20th Century, czyli 20 wiek. Totalnie suchy suchar, tam jest tak sucho, to chyba jest w ogóle Wladimira Suchego. Tam już jest tak sucho, że bardziej suchych gier to ze świecą szukać. On tak nawiązuje do cywilizacji, tak? To nie jest taka wprost gra cywilizacyjna, no ale to no bardziej ta cywilizacja w temacie niż w mechanice. Tak? Powiem wam, że pierwsza, druga i trzecia gra w rankingu Plancheo są do 3 lub 4 godzin. No dobra, to podaję odpowiedzi. Mm-hmm. Pierwsza w rankingu Plancheo jest Star Wars Rebellia od 2 do 3 godzin. No nie, mamy tutaj. Drugi jest Brass Birmingham od 2 do 3 godzin. Okej. Okay. A na trzecim miejscu Wojna o Pierścień też od 2 do 3 godzin. No tak, no jakie to proste nagle. No dobra, ale słuchajcie, komuś się kiedyś udało wypełnić wszystkie pola z kółka i krzyżyk, ale te przypadki należą do rzadkości. Także bardzo dobry wynik, 14 z 16. I z wynikiem 1-1 przechodzimy dalej. Wszystko jeszcze do rozstrzygnięcia. Teraz czeka nas wyliczanka. Wyliczanka wygląda tak. Będziecie podawać na zmianę w odpowiedniej kategorii, którą zaraz ujawnię, po 2 gry na osobę, czyli trzeba od razu podać 2 w danej kategorii. Kto pierwszy nie wymyśli kolejnych 2 gier w podanej kategorii, ten przegrywa. No i tam jest 1 punkt jest za zwycięstwo w jednej rundzie wyliczanki. Są 3 rundy wyliczanek. I to tyle. Rozpoczyna zawodnik, który przegrywa, ale że jest, przepraszam, który wygrywa, ale że jest remis, no to Gandalf rozpoczął pierwszą rundę, no to Barolek rozpocznie drugą i odkrywam pierwszą kategorię, którą to jest gry, które można kupić dziś najtaniej za 300 zł. Najtaniej za 300 zł? Tak. No a oczywiście gry, które można kupić dziś, to są takie, które są na Plancheo dostępne. Nie interesuje nas OLX, bazarek planszówkowy, ani Amazon. I ja od razu też dodam, że na podanie tych 2 tytułów każdorazowo macie po 45 sekund. Jak ja coś weryfikuję, to oczywiście stopujemy. No to... Już mam problem, bo się boję, że się nie wstrzelę, ale dobra. Ja od razu powiem, że przy jakimś błędzie to nie oznacza to przegranej rundy czy coś, tylko trzeba po prostu podać grę, która pasuje. Okej, okay. Czyli Kickstarterowe edycje, które też można kupić, się liczą? Na przykład jakieś Big Box? Tak, coś tak. Pod warunkiem, że da się kupić. Jak coś jest w sprzedaży, to też zaliczamy, bo to się też da kupić. Dobra. No dobra, no to ja sobie zacznę od pewniaka, czyli Vita Lacerda i Weather Machine. Jak najbardziej. Weather Machine... 500 zł prawie. Super. I drugi to będzie trochę strzał. Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Nie jestem pewien, czy tam jest tyle. I Assassin's Creed 390 zł. No to Gandalf. Tak. Ja z mojej strony strzelę grę, o której rozmawialiśmy, czyli Star Wars Rebellia i Wojna o Pierścień. Rebellia 390, Wojna o Pierścień 350. Barolek, twoja kolej. Bo chciałbym strzelić tego Nemezisa znowu, ale nie jestem pewien, ale zaryzykuję. Nemezis, pierwsza część. I Nemezis 440. Znowu uderzę w Lacerdę i On Mars. On Mars 580 zł. No, myślałem, no że już może nie być, bo to jednak trochę ten tytuł ma, nie? W takim razie Lisboa i Galerist. Lisboa 640, a Galerist 530. Bardzo dobre odpowiedzi. No to w takim razie Kanban EV oraz Escape Plan. Wszystko pyta na serde. Niedostępny. Kanban EV niedostępny. Naprawdę? Przecież to jest nówka. Nie da się kupić niestety. Escape Plan 515 zł. Dobra, czyli coś, co ostatnio nagrywaliśmy z Gandalfem, czyli Zamki Burgundii, edycja specjalna, to się nazywa? Mhm, tak. Jak najbardziej. Kosztuje 840 zł. Wcale się nie dziwię. Bardzo pięknie wydany tytuł. No to gadam. Nie wiem, czy Winios jest w sprzedaży aktualnie. Za 520.
Ekstra. I drugi tytuł, Nemesis Lockdown. Za 419. Próbuję strzelić w coś, co już było, czyli Mage Knight, o ile jest jeszcze dostępny, chociaż teraz był chyba do druk. Za 350. No dobra, zostanie przy Portalu i Clash of Cultures, bo to też niedawno było chyba drukowane. Za 410. To Gandalf. Nie pamiętam, czy Silkerian's House Order, czy było powyżej 300. No nie, cena. 205 zł. To Mityczny Wiatr, to powyżej 300 też, chyba? Też nie, 280. Wow. Serio? Ja myślałem, że to powyżej 300 było. Okej, okay. Twilight Imperium powinno być jeszcze w sprzedaży. Z całą pewnością, tak, 519. I druga gra, Sword and Sorcery, nie pamiętam, czy nie kosztuje powyżej 300. 320, bardzo dobrze. Okay. Barlek. Kończą mi się pomysły, ale przypomniało mi się mój top 1 tego roku, czyli Frostpunk. 330. Bezwładny. Ale droższy. Black Rose Wars. I 322, tak. Na krawędzi, ale jest. Dobrze, no to ja tak. Black Rose Wars Rebirth. Niestety, niedostępny. Wydawało się, że już był, ale dobrze. Styczeń 2024. Dobra. I Kajon od Galakty. Zabrakło 3 zł. 297. Obsesję. 290. Dobra, wiem. John Company i Pax Renaissance. John Company 500, Pax Renaissance niedostępny. A Anunnaki nie jest przypadkiem, bo wyżej 300? Bo to Sporta sprzedawał u siebie na stronie. Jest za 400. No to Barlek. Myślałem, że się wyłożysz, kurczę. Ja strzelę, bo już naprawdę strzelam totalnie. No top 1, czyli Gloomhaven. Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle jest w sprzedaży. Jest, 540 zł. No to w takim razie idę za ciosem i Frosthaven, chociaż podejrzewam, że może być niedostępny. Można kupić za 983. Jest dostępna edycja kickstarterowa, nie polska. Okej, okay, a Day czy od Czachy? Nie można kupić, bo sklep Czachy nie jest podpięty pod planszę. Pax Viking w takim razie. Za mało, 242 zł. 15 sekund zostało. Ekspedycje. Za mało, 250 zł. Septima. To musi być do kupienia jeszcze dziś sklep. 299,90 groszy. Naprawdę? Voidfall w takim razie. Dobra, czas się skończył, a ponieważ tutaj nawet z nawiązką, a Voidfall nadal jest nie do kupienia, wszystkie strzały były pudłami, nawet zabrałem nie nawet jednej. Zatem tak, pierwszy punkt przyznajemy Barolkowi za wyliczankę bardzo drogich gier. Mamy teraz wynik 2-1. Przechodzimy do wyliczanki numer 2. To gry wydane w języku polskim z przetłumaczonym tytułem. Podtytuły ignorujemy. I trzeba podać dwa tytuły, polski i niepolski. Teraz tak, rozpoczyna zawodnik, który prowadzi, czyli Barolek. To chyba będzie szybkie. Ale też podbiegły? Tutaj, ponieważ trzeba podawać dwa tytuły, to wystarczy po jednym, bo w zasadzie i tak dwie podajemy, więc... Czy coś takiego jak Great Western Trail, New Zealand i Nowa Zelandia zaliczasz? Nie, bo dlatego właśnie napisałem, że nie uwzględniamy podtytułów. Ponieważ Nowa Zelanda jest pod tytułem, a Great Western Trail nie zostało przeliczone. Dobra, to ja myślałem, że właśnie z pod tytułem trzeba szukać. Okej, okay, to proste. Nie, właśnie pod tytuły ignorujemy. No. Dobra. No to czekaj, to sekundkę. Tylko teraz tak, po polsku Mityczny Wiatr, a po angielsku Midwind. Mythic Wind. Właśnie nie, bo dzisiaj patrzyłem. Tak, Midwind. Tak, dobrze mówię. Mythwind, więc tak, okay. Zaliczone. To ja moją ulubioną grę ostatnio, czyli Obsession, Obsesję. Pewnie. Ja już tutaj, ponieważ tutaj nie wymaga weryfikacji, więc nie musicie czekać na, lecimy, na to, aż ja tam zaakceptuję, tylko lecicie z tematem. Jak ktoś coś przekręci tytuł, to ja wtedy wejdę w słowo. No to w takim razie Feast for Odin, Uczta dla Odyna. Merchant's Cove, Zatoka Kupców. Underwater Cities, Podwodne Miasta. Nad Gandalfem. Myślałem, że jak tu siądę, to będę miał wokół wiedzy. The Great Wall, Wielki Mur. Pierwsi Marsjanie, First Martians lub Martians. Castles of Burgundy, Zamki Burgundy. Through the Ages, Poprzez Wieki. Expedition to New Day, Wyprawa do New Day. Kurczę, chyba będzie koniec. Dużo tego jest. A właśnie, niby dużo, ale ja widzisz, nic mi nie przychodzi do głowy. Czy coś takiego jak Alchemist, Alchemicy też? Tak, oczywiście, jak najbardziej. No to super.
Isle of Sky, Wyspa Sky. Isle of Cats, Wyspa Kotów. Wiedziałem, że coś podpowiem, kurde. Dobrze, idziemy dalej. W takim razie Cryptid, Kryptyda. Brzdęk Klank. Clanking Space, Brzdęk w kosmosie. Klank Katakumbs, Brzdęk Katagumby. Dobra. Tukana Trails, Wyspy Tukana. Ja muszę zastopować. Gra nie nazywa się Tukana Trails, więc musisz podać kompletnie inną albo poprawić ten tytuł. No to Expeditions, Ekspedycje. Ekspedycje, przepraszam. Bardzo ważne. Czy może być język inny niż angielski? Może być język inny niż angielski. Gus and Clever, rzuć na tacę. Oczywiście. Doppel, co Clever, duże sumy. Wiedziałem, że to wykorzystasz. Jeśli podam mój tytuł, to będziesz wiedział, jaki jest kontra na to. No dobra, ostatni tytuł, który ogrywam. Oracle of Delphi, Wyrocznia Delficka. Klasyka Stefana Langa. Dominant Species, Władcy Ziemi. Dominant Species Marine, Władcy Oceanów. No właśnie. Musiałem się zastanowić. Five Tribes, Pięć Klanów. Mice and Mystic, Myszy i Magia. Dobrze mówię? Nie. Magia i Myszy. Dobrze. Terraforming Mars, Terraformacja Mars. No i tu mógłbym pójść chamsko, ale nie będę szedł. Fields of Arle, Pola Arle. Pierwsi Marsjanie, First Martians. No mówiłem to już. Było już. Było? Dobrze. Wojna o pierścień, War of the Ring. Już chyba nic mi się nie przypomni. No, jeszcze 15 sekund. Rivers of Midgard, Wojownicy Midgardu. Nie. Nie, no dobra, sprawdzam. Dobrze zauważyłeś. To jest błędna odpowiedź. Najeźdźcy z Midgardu? Już mówię, o co chodzi. Ponieważ czas minął, a ty szukasz poprawki w tytule polskim, to się nie uda. Dlatego, że Rivers of Midgard zostało wydane w Polsce jako Rivers of Midgard. A Wojownicy Midgardu to Champions of Midgard. Mhm. Tak myślałem właśnie, że tu się potknę, ale spoko, i tak nie jest źle. No, zatem mamy 2-2 i tę wyliczankę wygrywa Gandalf. No i przechodzimy do trzeciej rundy naszej wyliczanki. Gry na literę B jak Barolek i G jak Gandalf. No i trzeba oczywiście podać nie dwie na B, dwie na G, tylko jedną na B, jedną na G. Ostatnią sytuację remisującą rozpoczynał Barolek, to teraz w takim razie Gandalf, rozpoczynasz i słucham propozycji. To będzie krótsze. Marasz i Golem. Dobrze. Boon Lake, Great Western Trail. Mm-hmm. Great Western Trail, Argentyna i Bank. Tak. Brass Birmingham, Great Western Trail, Nowa Zelandia. Okej. Okay. Brass Lancashire i Gugong. Pewnie. Ja miałem na B i zapomniałem. Na G będzie na pewno Ganges, a na B Brzdęk. Brzdęk Katakumby i Galerist. No to Brzdęk w kosmosie i Grautron. To Great Wall i Bank Kościany. The Dice Game. Blackout Hong Kong, Twistera, Great Zimbabwe. Great Zimbabwe, okay. Najbardziej. Tak, Batalia, taka starsza gra, i Gant Sean Clever. Bora Bora. Gra o Thor. Jest taka gra. Jest gra o Thor. Jak jestem przy tym Bangu, to Bang Duel. Girl Who Made the Stars. Jasne, o, tej nie znałem, to zatwierdzam. No to Bonfire i... chyba nie przypomnę, że na G już. Jeszcze 15 sekund. Pustka. No to koniec czasu. Pewnie nie graliście w te małe gry od naszej księgarni. Jest seria 10 gier, które zaczynają się na gra. Padła gra o Thor i gra o Tron, a tam jeszcze jest, prawda, jakaś tam gra na emocjach, gra o miłość. Tak, to nawet, znaczy ja kojarzę te gry, nawet mam chyba niektóre u siebie w domu, w klubie, ale kompletnie nawet do głowy mi nie przychodziły. No dobra, 2-1 dla Gandalfa i wchodzimy w ostatnią kategorię, która jak widać o wszystkim zadecyduje, bo w przypadku remisu decyduje ostatnia runda. Jeśli Barolek zdobędziesz jeden punkt więcej, no to wtedy wygrasz ten remis. Jeśli w ostatniej rundzie zdobędziecie tyle samo punktów, no to wiadomo, ta przewaga
2 do 1 jakieś ma znaczenie. Zasady nie różnią się od poprzedniego odcinka, to znaczy będę podawał po 4 podpowiedzi, tutaj już pierwszą zaraz przeczytam i będę odkrywał kolejne, a uczestnicy na kartkach notują zawsze przy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej pozycji, co im tam pasuje i jeśli zrezygnują z dalszego pisania, to mogą zdobyć punkty, o ile odpowiedź będzie prawidłowa, za nieprawidłową jest 0, a za prawidłową jest przy pierwszej odpowiedzi 7 punktów, to się nie różni od ostatniego odcinka, za drugą, za poprawną odpowiedź przy drugiej podpowiedzi 4 punkty, a dalej odpowiednio 2 i 1, rundy będą 3, 3 gry do zgadnięcia, zatem rozpoczynając, pierwsza podpowiedź do pierwszej gry, jak pisze Xorin, deck building, deck builder, deck build, oj dużo tego na rynku, ale wiecie co, ten jest naprawdę mega. W dodatku określony area control. Wskoczył do mojego 5 top deck builderów. Świetnie się skaluje na każdą liczbę osób. Poziom skomplikowania przez mieszanie różnych talii można dostosować. Poprzez mieszanie talii istnieje wiele konfiguracji startowych. Serdecznie i gorąco polecam sprawdzić. No i teraz, niezależnie od tego, czy będziecie zgadzać dalej, czy nie, to i tak zapiszcie na kartkach numer 1 i jaka gra wam tutaj pasuje. Bo nawet jeśli będziecie zgadywać dalej, to później fajniej spojrzeć na to, co kto tam podejrzewał po pierwszej, drugiej, trzeciej podpowiedzi, nawet jeśli się tam mogły zmieniać. A po zapisaniu pozostanie wam decyzja, czy chcecie kontynuować zgadywanie, czy też poprzestajecie dla swojej odpowiedzi. Dobra, no to ja strzeliłem, mam jakiś tam pomysł. Dobra, ja też strzeliłem i zostaję przy tej odpowiedzi. Dobra, Barolek, czy ty zostajesz, czy chcesz... No, spróbuję, zaryzykuję. Tak, dobra. No to nie ujawniajcie jeszcze swoich podpowiedzi, bo naszym uczestnikom, którzy mogą chcieć sprawdzić sami własną wiedzę, ja zaprezentuję i odczytam kolejne podpowiedzi. Kolejny użytkownik planszowy to Bartek Astronauta, który pisze, że sztandarowy przykład gry, której wydawca zrobił krzywdę wydaniem. Mechanicznie jest tu miodzio. Klimatu tu nie ma za grosz. Karty cieniutkie, te nieszczęsne, małe żetony i plansza taka sobie. Karty są nawet ładnie zilustrowane. Zmarnowany potencjał jak dla mnie, za to gra się w to nadzwyczaj dobrze i nie trzeba mnie za długo namawiać. Kolejna opinia to Coco 2 Co. Gra Area Control, która jest bardzo przyjemna. Instrukcja jest krótka, przez co nie byłem pewny, o co chodzi z tymi szpiegami. Jednakże już na początku rozgrywki wszystko stało się jasne. Rzeczywiście klasyk, który działa dobrze w każdej dostępnej liczbie graczy. No i na koniec Gosia Gracz pisze, jakość wydania gry jest skandaliczny, karty są cienkie, w koszulkach nie mieszczą się w zaprojektowanej wyprasce. Najgorsze i tak są znaczniki jednostek. Białych jednostek nie widać na planszy, są ciężko zauważalne, a jednostki graczy są bardzo małe i niewygodne. Owszem, rozgrywka jest ok, ale nie ma nic odkrywczego. Mimo wszystko zostawiam w kolekcji dla sentymentu, ponieważ mam jeszcze inną grę z serii Dungeons & Dragons. Ktoś chyba tutaj komentował mocno edycję polską, bo zagraniczna jest dużo lepsza. No dobra, poczekajcie, ja jeszcze odpalę was na duży ekran, żeby było widać, co tam jest napisaliście. No i oczywiście Tyrants of the Underdark w obu odpowiedziach. Brawo, gratuluję zdobycia 7 punktów. 7 punktów dla was obu, zatem dopisuję wam po 7 i... Nie zmienia się sytuacja pod tym względem, że Gandalf nadal prowadzi jednym punktem, tym razem 10 do 9. I przechodzimy do kolejnej zagadki. Rapsodia Corvus pisze. Ładnie wykonana, kolorowa i ciekawa gra ekonomiczna. Grało się przyjemnie, ale nie na tyle, aby gra trafiła do kolekcji na stałe. Odpowiednia kolejność i wybór akcji w danej turze jest tutaj kluczowa. Do tego mielimy surowce, budujemy imperium i rozwijamy się militarnie, chociaż ten aspekt ma dosyć małe znaczenie. Strzeliłbym w coś, ale nie jestem pewien. Ja na razie zapisałem, ale też pewności nie mam. Mhm. No dobra, to teraz decyzja, czy chcecie zrezygnować z naszego pisania, czy chcecie kolejne podpowiedzi. Ja poproszę podpowiedź. Ja też. Dobra. No to pisze Sophie. Od pierwszej rozegranej partii zrobiła na nas wrażenie i w końcu ją mamy. Oprócz typowego produkowania surowców w celu budowy budynków, znajdzie się i walka. Nie będą to epickie bitwy, ale mi akurat odpowiada ten poziom. Zbieramy portrety, dadzą nam one bonusy. Staramy się realizować cele poszczególnych epok, trzeba optymalizować ruchy i bez ustanku kombinować. To lubimy. Ja już chyba wiem. Strzelam i już pozostanę przy tej odpowiedzi. Okej. Okay. Gandalf, nie grałeś, to nie będziesz wiedział.
Dobra, ja już wiem i zostaję przy tym. Ja też. Dobra, to oczywiście poczekajcie, aż przeczytam kolejne odpowiedzi. Deodat pisze, że piękna, bijąca całą paletą kolorów po oczach gra. Instrukcja bardzo czytelna, nie ustrzegła się jednak kilku drobnych błędów. Mechanicznie gra działa bardzo dobrze, może poza zbyt skomplikowanym schematem poruszania i strzału armat. Ostatnim minusem, który skraca żywotność i częstotliwość rozgrywek w tą grę, jest minimalna ilość układu plansz, które po kilku już rozgrywkach stają się monotonne. Jeden z pierwszych gameplayów u nas na kanale. Pierwszy. Ever. Dobra, i ostatnia opinia jest od Daniela Brzosta. Granie w tę grę jest jak randka z weselszą, seksowniejszą siostrą Sajt. Rozgrywka nie jest aż tak wymagająca, daje sporo euroskowej frajdy i ma dokładnie tyle x-ów, ile trzeba. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć obie w kolekcji, najlepiej na osobnych półkach, żeby nie było siebie zazdrosne. Wszystko będzie grało, dopóki nie dowiedzą się, że obie mają tego samego chłopaka. Daniel, jaki to jest poeta. Ja szczerze polecam. To jest, słuchajcie, 2% wycięte z całej opinii Daniela Brzosta. Szczerze polecam doczytać jego opinię, bo naprawdę jest wspaniałym dziełem sztuki. A zobaczmy, co tam u was na karteczkach. Najpierw był mozaik, a później widzę Brazil. Dobra, trafione. Musisz gadał chyba zbliżyć, bo... Była cywilizacja, a teraz jest Brazil drugi. Cywilizacja i drugi Brazil. Świetnie, zatem dopisuję wam po 4 punkty i nadal stan się nie zmienił. Muszę większość. My gramy zawsze w te same gry, więc tutaj będzie ciężko. Tym razem jest 13 do 14, ale no wiecie, nawet grając w te same gry nie znaczy to, że domyślicie się, ta zgadywanka też nie polega na tym, że ktoś grał, to zgadnie, a ktoś nie grał, to nie zgadnie, tylko na tym, że ktoś się może domyśli szybciej, jak ktoś później. Zobaczmy w takim razie naszą trzecią grę. Alina Rak pisze, sztos, grę poznałam rzutem na taśmę przy ostatnim dodruku. Odrzucała mnie okładka, która wydaje mi się taka no jakby przestarzała. Sama gra jest świetna, krótka rozgrywka, mały downtime, bo tych akcji nie ma tak wiele, a do tego ciągle zmieniająca się lista gości. Naprawdę polecam, zasady są naprawdę proste, ale nie prostackie. Trzeba trochę pogłówkować przy optymalizacji ruchów, ale też nie jest to wielki mózgożar. Trochę mi tu parę rzeczy mi nie pasuje z tym tytułem, który mam na myśli. Ganna, wpisałeś coś? Wpisałem, tylko to też tak. To samo co ty, no. No właśnie. No dobra, ja nie będę ryzykował, ja poproszę drugą odpowiedź. A Gandalf, jaka decyzja? Znaczy wygrywam jednym punktem w sumie, więc jak w tym samym czasie odgadnę co Bartek, to i tak wygrywam, tak? Więc tak, mogę strategicznie tak. Tak, Mogę poczekać jeszcze. Dobra, Baralek, czy to coś zmienia w twojej decyzji, czy pozostajesz przy zgadywaniu? Dobra, no zaryzykuję, dobra, zostawiam. Jak najbardziej dopuszczamy tutaj reagowanie na ruch przeciwnika, to znaczy to... No, nasze ruchy nie są tajne, odkrywane w tym momencie. Czyli zostawiasz i już nie piszesz dalej. Dobra, Gandalf, tak samo? Tak, ja tak samo. Dobra, okej. No to ja jeszcze na spokojnie przeczytam tylko, że Planszowe Podziemie pisze. Zagrałem jak dotąd tylko raz, ale to miłość od pierwszego wejrzenia. Gra jest koszmarnie brzydka. Myślę, że to top największych koszmarków Franca Clemensa. Jest słabo wykonana, karty to jest jakiś żart, bo blok techniczny ma lepszą jakość. Nawet kości nie są super generyczne, plastikowe, tylko jakieś takie dziwne i sprawiają wrażenie, jakby porzucie miało się rozpaść. Ale mimo wykonania gra mechanicznie to diament. Wszystko dopasuje do siebie jak puzzle do puzzla. Zasady są banalne, ale rozkminy jest co niemiara. Przez to gra jest narażona na paraliż decyzyjny, nawet u graczy, którzy z reguły nie zastanawiają się przesadnie długo. O, i ten paraliż tu ma większy sens niż tam. Niż krótkie te, nie? Tam był mały downtime, a tu jest duży paraliż. Tak. No i pozdrawiamy Planszówkowe Podziemie, czyli Bartka, też naszego czwartego. Komentarz RZ-a. Wychodzi na to, że kocham włoski design. Kostki. Okresowy tor Kary i Clemens Franz. Kolejna i chyba jedna z moich ulubionych gier ze stajni Luciani i koledzy. W mojej ocenie obok Marco Polo jedna z najłatwiejszych do opanowania. Elegancka, szybka, miodna, brzydka, choć ładniejsza niż Lorenzo. Niedostępna na rynku pierwotnym, nic a nic się nie starzeje, to. No i ostatnia opinia od Marcinio 10. Świetna gra o prowadzeniu hotelu. Mechanika wyboru kości o różnych siłach akcji jest super. Tryb solo, autowo w internecie, jak i nad wielu więcej osób, to dobra zabawa. No i jak powiedziała pani w podstawówce, wyciągamy karteczki.
Grand Austria Hotel i Grand Austria Hotel. Gratuluję zgadnięcia już po pierwszej przejnutce dokładnie. Mamy tutaj najwyższy wynik w historii tych quizów, także moje największe gratulacje. 21 do 20 jeszcze się nie zdarzyło. Co prawda tam podnieśliśmy te punkty. Nawet z tymi mniejszymi i tak byłby to rekordowy wynik. Tak więc Gandalf, gratuluję wygrania jednym punktem. Dwie rundy zagraliście na remis. No, odpowiadaliście niemalże jak jedna osoba. My cały czas gramy ze sobą, więc jakby to jest jeden mózg. No tak, no jeden mózg, no nie da się zaprzeczyć. No, ale zadecydowała tutaj wyliczanka gry na literę B i G. Bardzo fajnie. Ja bardzo się cieszę, dzięki za zaproszenie i wstydu nie było. Bałem się, że będzie dużo gorzej z mojej strony, bo Gandalf to jest jednak, on siedzi w tej branży tak jakby w środku, nie? Ja tego gram, ale on tak lubi te ciekawostki. Bardzo fajnie, taka wyrównana rozgrywka była. Także cieszę się bardzo, że mam nadzieję, że komuś dostarczyliśmy troszkę wrażeń tutaj z oglądających osób. Tak, no z pewnością dostarczyliście mi wrażenia, ja się świetnie bawiłem prowadząc ten quiz i to była super zabawa. Dzięki za udział. Jak to zwykle mamy w zwyczaju, uczestnika wygrywającego zapraszamy do kolejnej odsłony, także Gandalf, od razu zapraszam ciebie do zmierzenia się z kolejnym przeciwnikiem. A mogę kolegę ze sobą zabrać? Nie, ja będę kibicował z drugiej strony, pamiętaj. Ja już się wykazałem. To oczywiście nie, tutaj nie ma podpowiedzi, więc niestety muszę odmówić, ale no myślę, że dalej będzie fajnie. Dziękuję Wam za udział, dziękuję widzom za oglądanie, tym, którzy dotrwali do samego końca. Jak zwykle zachęcam do lajkowania, pisania komentarzy i klikania subskrypcji. Oprócz tego, że zobaczycie dzięki temu kolejne odsłony planszowego quizu, mam nadzieję, że z udziałem Gandalfa, to wchodźcie też oczywiście na planszówki online na YouTubie i tam też oglądajcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.